witam w piątek przed weekendem. Dzisiaj u nas delikatna zmiana planów. Miało być dzisiaj prezentowane Volvo V50, ale w międzyczasie przyjechał samochód inny jeszcze. Wcześniej zapowiadany Peugeot 407, no i musi Volvo ustąpić pierwszeństwa z tego względu, że Peugeot 407 jest najtańszym samochodem w ofercie, więc musi mieć pierwszeństwo też w wystawieniu, bo największa szansa na sprzedaż. Tutaj nawet już nawiązując do Volvo i w ogóle do Peugeota, jeżeli kogoś interesuje ten model, polecam również firmę Karker Albert. Możecie sobie znaleźć na YouTube i na Facebooku tego sprzedawcę. Razem doszliśmy do takiego porozumienia po prostu, że do kwoty 13-14 tysięcy przy dzisiejszych cenach samochodów używanych nie ma lepszego samochodu w benzynie. Także jeżeli komuś ten akurat egzemplarz mój tutaj dzisiaj prezentowany nie podoba się ze względu na kolor, tapicerkę, wersję nadwozia, silnikową czy jakiś innykolwiek powód, a szuka Peugeota 407, to serdecznie zapraszam do obserwowania kanału Karker Albert. Przechodzimy do prezentacji. Peugeot 407, jakże popularny model w tym roku w mojej ofercie. Jak wiadomo, tutaj tańsze samochody zdecydowanie biorą górę w tym roku. Samochód z roku 2004, dwulitrowa benzyna, 136 koni. Auto dość ciekawie wyposażone, bezwypadkowe, bezkolizyjne. Zaraz Wam to pokażę na pomiarze powłoki lakierniczej. Auto jest świeżo po holenderskim przeglądzie technicznym APK. Jeszcze zapomniałem dodać, przebieg samochodu 243 tysiące km. Tutaj przed przeglądem komis holenderski wymienił w aucie opony na nówki sztuki. Na pewno nie zrobił tego dlatego, bo miał taki kaprys, żeby ponieść koszt po prostu. No, wymóg przeglądu technicznego, dokładnie nie pamiętam, 22 maja chyba był przegląd holenderski w samochodzie robiony. Zaraz do tego dojdziemy i Wam pokażę po prostu dokument potwierdzający. Tak auto prezentuje się od strony wizualnej i przechodzimy do szybkiego pomiaru powłoki lakierniczej. Pomiar powłoki lakierniczej, maska aluminiowa, oryginał. Błotnik lewy przedni, oryginał. Drzwi, oryginał. 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 Zobaczymy sobie pokrywę bagażnika, również w oryginale. Błotnik w oryginale. Błotnik w oryginale, ale tutaj w tym miejscu ranta samego nadkola, ktoś zrobił zaprawkę, musiała być jakaś obcierka. Może uda mi się to pokazać. Mamy drugi lakier na samym rancie. Reszta błotnika jest w oryginale, jest po prostu zrobiona w pyłka. Jest jakiś problem z ostrością. Oryginał. Oryginał. Nierówne przyłożenie. Błotnik jest w oryginale, jeszcze dla upewnienia, bo to musi być równa powierzchnia strasznie na tym mierniku. Podsumowując, cały samochód jest w fabrycznym lakierze, natomiast tam z prawej strony na tylnym błotniku, to co pokazałem, jest zrobiona w Holandii, była zrobiona zaprawka i mamy drugi lakier na samym rancie nadkola. W środku auto bogato, dość bogato wyposażone, no wszystkiego oczywiście nie ma, ale mamy pełną elektrykę, mamy nagłośnienie JBL, tapicerka półskórzana, oczywiście klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, środek auta
jak widać utrzymany w bardzo dobrym stanie. Tutaj mamy informacje odnośnie jakiejś tam wymiany oleju, 223 tysiące, sierpień 2020. Nie wiem, czy to była ostatnia wymiana oleju, czy przedostatnia. Dla własnego bezpieczeństwa i żeby ten samochód jak najdłużej pojeździł, warto by sobie olej zmienić. No nie jest to majątek, 200 zł wydać na olej komplet filtrów. Co chciałem tutaj powiedzieć? Tak, taka ważna rzecz. To, że samochód jest świeżo po przeglądzie technicznym i jest w bardzo dobrym stanie technicznym, to nie znaczy, że nie miał żadnego mankamentu. Miał tutaj, tak jak widzieliście w zapowiedzi, uszkodzony, wylany właściwie wyświetlacz radia, częsta lusterka Peugeota 407, szczególnie z tych starszych roczników. No i cóż, trzeba było ten wyświetlacz wymienić. Opcji było kilka. Tak naprawdę był do wyboru nowy Hinol za 400 zł, używka za 200-250 zł, która nie wiadomo jak długo pochodzi. No ja tutaj wybrałem opcję, przynajmniej moim zdaniem, taką najbardziej rozsądną, czyli wyświetlacz już ten poprawiony, poliftowy. On jest chyba od 2008 roku. Wprawdzie wskaźniki mają trochę inną barwę niż tutaj w tym roczniku, z którego jest samochód, bo te napisy są bardziej żółte po prostu niż pomarańczowe. Zobaczcie, tutaj wygląda, tak wygląda stary wyświetlacz. Paragonik 399 zł, także jest najlepsza możliwa opcja zamontowana, czyli wyświetlacz używany, ale już z takiego rocznika, kiedy to już tej wady po prostu nie było. Ja nie wiem, czy to jest 2007 czy 2008 rok. Jak sobie wejdziecie na Allegro, to zobaczycie, że właśnie są opcje różne. Stary, wadliwy, sprawny. Nowy, już poprawiony. Ewentualnie Hinol, który nie wiadomo jak długo pochodzi. Patrzcie, jaki automatyzm. Otwieram słonecznik i wypada przegląd techniczny. Dla potwierdzenia tylko pokażę numer rejestracyjny pojazdu. Data wykonania 23 maj 2022. Przebieg 243-214 km. I ważny do 6 czerwca 2023 roku. Także kolejne tanie w zakupie, tanie w serwisie, tanie ogólnie w utrzymaniu i przede wszystkim biorąc pod uwagę rocznik, cenę i te wszystkie tutaj czynniki, auto nie korodujące tak naprawdę. I to jest cały ten fenomen Peugeota 407, dzięki któremu te auta tak się dobrze tutaj u nas w Polsce przyjęły. Jeżeli ten egzemplarz kogoś interesuje, zapraszam do kontaktu telefonicznego.